Ciebie również, Areczku. Czy przybliżysz naszym widzom genezę tego konfliktu? Bo nie wszyscy mogą wiedzieć, a tutaj naprawdę myślę, że każdy szczegół jest ważny. Znaczy ja zacznę od tego, no tak jak mówiłem to w wywiadach, no ale będziemy to wałkować cały czas. Tak więc, no to zaczęło się od tego, że ja tego chłopaka w ogóle nie znam. Będę mówił chłopaka, bo jest młodszy ode mnie. To po pierwsze, po drugie mówię, zaczęło się od tego, że gdzieś tam mi pocisnął w jakimś wywiadzie. Podobno mnie gdzieś tam, żeśmy się nasze drogi przycięły, ale mówię, ja w ogóle tego chłopaka w ogóle nie pamiętam. To po pierwsze, no mówię, gdzieś tam mi pocisnął w internecie, on myślał, że ja będę po prostu zleję to i tak dalej. Odezwałem się po swojemu, jego to urodziło, tak samo jego słowa mnie uraziły, no i tak zaczęły się potyczki internetowe. Wziąłem tylko dlatego tą walkę, bo nie tylko sobie chciałem coś udowodnić tą walką i mówię tu od razu mówię ostatni raz, biorę taką walkę, gdzie tam mam potyczki jakieś internetowe. Nie będą, wszystkie moje konflikty są nie są napompowane jakoś sztucznie i tak dalej, tak więc mówię, to jest ostatni raz, gdzie biorę taką, jak ktoś mówi, walkę z dupy i z gównoburzy tak naprawdę, bo dla mnie to jest kurwa gównoburza, nie? Po prostu powiedz wszystkim, że wstyd ci się przyznać, że taki małolat cię wyciągał za ucho z klubu, kurwa, i pluł na ciebie jak na taką szmatę to zwykłą. Właśnie nikt tego nie może potwierdzić, o to właśnie chodzi, że taki małolat... Właśnie o to chodzi, że taki małolat jak ty tym bardziej nie wyciągnął mnie kurwa z klubu. Mówicie małolat, który jesteś rocznik? 9-7. Właśnie, kurwa, on jest młodszy ode mnie! Ale na wstrykie... Ja jestem małolatem, 0-2. Ale na liścia scholisz, tak, że czy nie ma tu małolatki, nie? To do zarobnika. No zobaczymy, no. Czy na takiego liścia no zajdę? Mają pewne wspólne panowie siedzący. Jak to wygląda z twojej strony? Bo tutaj jakby słyszeliśmy wersję, jak ten konflikt się rozpoczął ze strony Alana. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czym tak mocno zdenerwował cię rywal? Zdenerwował mnie z tego powodu, że tak naprawdę jest nikim i nie powinien się w ogóle wypowiadać na jakiś tam temat. Nie siedział, nie grypsował, więc powinien siedzieć i zamknąć tą mordę, ani się wypowiadać na pewne tematy. Powinien dawno być za to rozjebany, ale odpuściłem mu z powodu tutaj szefów federacji. Poprosili mnie, żebym go nie bił, żebym z nim wyszedł, żebym go publicznie upokorzył, więc przymknąłem oko. I od tego się zaczęło. Nie zadał pytania, od czego się to zaczęło. No to ty zacząłeś, od środka tak naprawdę. Od środka teraz zaczęło zacząłeś. Się od tego, że na ciebie plułem, tak? Tak, i tak. Wstydź ci się... Nikt tego nie widział, tylko ty widziałeś. Kurwa. Mam ci teraz potwierdzacze znaleźć, czy co? No kurwa, ty. No, nikt to jest bardziej twój klimat, nie mój. Potwierdzacze wiadomo co. U mnie jest same sztywne grono. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się biłem z Arkiem, nie? Pamiętasz, jak się biłem z Arkiem Tańculą w innej federacji? Miałem tam niesamowitą presję na głowie. W tej walce nie mam absolutnie presji, wyjdę z uśmiechem na twarzy, to on ma presję, bo jeżeli przegra tą walkę, a nie brałbym tej walki, jeżeli nie widziałbym swoich szans, jeżeli przegra tą walkę, to jest skończony wszędzie, jest absolutnie wszędzie skończony, będzie skończony w internecie, będzie skończony w swoim gronie, a co najbardziej będzie skończony w internecie i nawet ta jego gala mu nie pomoże. A skończony to już ty jesteś teraz. Dobrze, w momencie. No to dobrze. No to powiedz wszystkim, że się nie chcesz bić na małe piąstówki, nie chcesz się bić na gołe pięści, chcesz się bić... Ale ja nie przerywaj mi, nie przerywaj. No to mi nie przerywaj, nie wpierdalaj mnie w moje słowa. Chcesz się bić w dużych rękawicach w kasku, bo jesteś baba, kurwa. Ale jaka baba? Jaka baba? Jest kasku? Baba. Nie, nie jestem duże baba. Rękawice. Zdejdź do mojej wagi. Zamknij łeb. Duże rękawice zostaw dla sportowców, dla prawdziwych sportowców. No. A ty nie jesteś typowym sportowcem. Ale ja nie jestem jakimś chuliganem. Ja nie będę się bił, kurwa, za darmo. Już mi kiedyś ktoś powiedział. Jeżeli masz się bić, to nie za darmo. Jeżeli chcesz, kurwa, się ze mną bić, to bijemy się normalnie w K1 na duże rękawica. Jeżeli chcesz się bić, kurwa, w małych rękawicach, zapraszam do mojej wagi. A wiem, że tego nie zrobisz. Tyle. Możesz sobie dobrze przytyć. No. Ale ja nie będę się napierdalał, kurwa, sterydami, tak jak ty. Będę się napompowany, kurwa, sterydziarz i tyle. Idź, kurwa, z zeznania. Ja nie muszę. Jeżeli chcesz się bawić zeznania, możemy pociągnąć ten temat. No to możemy pociągnąć. Pociągnij i zobacz, co się zaraz wydarzy. No jak masz jaja, to pociągnij. No więc zamykaj szyry i się, kurwa, nie odzywasz. To nie jest temat, kurwa, na ciebie. Ale słuchaj, no to po co ciągniesz ten temat? To zamknij łeb i się już nie odzywasz. Tak, no po co ciągniesz ten temat? Powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy ciągnąć ostatnio w wywiadzie. No to się nie odzywaj, nieproszony, kurwa. No to na chuj się odzywasz takie... Zamknij mordę, bo ci teraz wyjebie na łeb. Ale to na chuj się odzywasz takie... Zamknij mordę, kurwa. No to po co mówisz takie rzeczy?
To mnie nie prowokuj. Panowie, ale powiedz mi. Po prostu jesteś baba i się boisz bić na małe piątki, nie wyciągać kurwa. Takich rzeczy tutaj na zewnątrz, tak? To nie wyciągamy. Słuchaj. Ja się zachowuję, kurwa, kulturalnie i nie wyciągamy takich rzeczy, tak? Słuchaj, ja się chciałem bić na gołe pięści, więc wyśrodkowałem to. Poszedłem ci na ultimatum, żebyśmy się bili na piątkówki. To zejdź do mojej A że jesteś baba i się boisz, że myśmy logiczne problemy. To ci baba, to zobacz, że ci baba... Wtrącę się, panowie, jaka jest różnica wagi między wami tak w ogóle? 30 kilo prawie. 30 kilo, kurwa, chłopiec, ty pierdoli. A ile masz na wadze? 108? 105. No ja mam 85. No to jest 30 kilo czy 20, no, kurwa? No to kurwa prawie, no to mówię. To prawie, kurwa. Nie! Ważyłeś ostatnio, mówiłeś 110, kurwa, ale kilo. Ale to ważyłem, nauczyciele matematyki wszędzie zapłakali. Ważyłem też 115 lat temu. Nie, 20 kilo, to jest na pewno ponad ważysz, ponad więcej ja niż pierdolę, 20 kilo jest różnica między nami. Na pewno więcej przynieś niż 20 wagę, kilo. To się zważę. Dobrze, Denis, to przynieś myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo tutaj zostało to poruszone przez Alana. Kwestia, wiadomo, że ty dałeś się poznać jako prawdziwy twardziel w walkach na gołe pięści. Czy ma dla ciebie znaczenie, w jakiej formule ten pojedynek się odbędzie, czy po prostu chcesz, jakby, bez względu na formułę, chcesz dorwać rywala? Szczerze ci powiem, ja się chciałem bić na gołe pięści, chciałem się bić bez limitu czasowego, ale poszedłem, tutaj u was nie ma walk na gołe pięści, więc zgodziłem się na piąstkówki. On wychodząc do walki ze mną, wiedział, że to będzie na piąstkówki albo na kurwa na gołe pięści. Teraz zaś mu się wkręciło... Absolutnie nawet nie było takiego pytania, czy mam się bić na... Ja od razu mówiłem, że się nie będę bił na duże rękawice, ani na żadne dziesiątki, ani na dwunastki. Jedyna możliwość to jest bić się na ósemki. Na to się mogę zgodzić, to jest jedyny warunek. Ale masz swoją galę, tam się możesz się bić, kurwa, na gołe pięści. Nikt ci nie broni. Słuchaj, mogę zgodzić na duże rękawice na ósemki. Pasuje ci czy nie? Słuchaj, jestem ważę mniej niż 90 kilo. Ważysz, kurwa, ponad 100. Zobacz, jaka jest różnica. To co ci szkodzi, kurwa, bić? Jeżeli masz takie pierdolnięcie, jeżeli wszyscy tak mówią, jeżeli masz takie pierdolnięcie, to również poczuję je przez duże rękawice. Ma rację trochę, ale nie? Spierdala po całym. Ale to się będę nie bić. A co to za różnica, czy będę spierdalał w dużych czy w małych? Duża różnica. No właśnie, Bo się słuchaj, kto trenuje, to wie, kurwa, jak jest w piąstkówkach, a w dużych rękawicach. W dużych rękawicach, jak ktoś tutaj trenuje, tu... Uwierz mi, że nie będę spierdalał. Nie przerywaj, nie wpierdalaj mi się. Będę cię kto kąsał. Trenuje w dużych rękawicach, to wie, że za podwójną gardą może się schować i kurwa i to przetrwać. Ale... A w małych nie ma takiej możliwości. Dobrze, masz dlatego słaby mówię. Łeb, nie masz odporności, na ciosy no nie masz jaj. No to bijmy się w duży. I tyle. Dobrze. No to zobacz, że ta ciota ci najebie, kurwa, 5 lutego. Wiesz, co możesz jedynie zrobić. Dobrze, za chwilę dowiemy się, co Alan może zrobić Denisowi. Okej. Okay. Denis, pytanie do ciebie. Twój rywal w wywiadzie przekręcił twoje imię, by brzmiało jak... Wiadomo co. Chcesz Penis? Się jakoś odnieść do tej sytuacji, do takich wyzwań? No, a jego imię nie, można przekręcić na anal. Anal i penis. Zabawne. Alan, cały czas w internecie toczą się debaty, czy jesteś zawodowcem, czy freakiem. Jak ty to widzisz na tym etapie? Jesteś bardziej sportowcem? Będę pierdalać z tym, że jak się kurwa, mamy ciekawsze rzeczy. W takim razie też jesteś już freakiem. Powiedziałem, że jesteś Menelo sportowcem, a nie freakiem, kurwa. A, jeżeli chodzi o Menela, to nie chcesz chyba, żebym przytoczył ostatniej twojej sytuacji w jednym z warszawskich klubów. Przytocz, jak spierdoliłeś z klubu, kurwa, powiedziałeś, że siedzę tyłem. Stałem 2 metry, zgadzałem 2 metry. Ale stałeś za mną, a czemu wyszedłeś z tego klubu? Bo się obsrałeś. Nie obsrałem się. A u ciebie w mieście byłem, u ciebie w klubie, kurwa. Słuchaj, nasz wspólny kolega wziął mnie na bok, mówił: Alan, nie chcę tutaj żadnych dymów. Jeżeli macie coś do siebie, załatwcie to po męsku, załatwimy tak jak powiedziałem mu, załatwimy... Co ty pierdolisz? Ale słuchaj, teraz dałem ci powiedzieć, to daj mi teraz powiedzieć. Powiedziałem mu, że załatwimy do 5, jak faceci, ja nie będę kurwa się rozdaramiał tutaj, wiesz, nie będę afery żadnej robił. On powiedział do mnie: Alan, ja nie będę stawiał ani za jednym, ani za drugim. I powiedział do mnie: stanę pomiędzy wami, bo nie chcę, żeby tutaj żadnej afery mieć. Więc ja powiedziałem mu: dobra, okej, macie imprezę, bawcie się, nie będę jej rozpierdalał, nie? Dlatego wyszedłem, tylko dlatego. Oczywiście, że tak. Kurwa, nie jedna osoba mnie widziała. Ty jesteś taki groźny? Słuchaj, patrzyłem kurwa, tylko nie, stałem chyba 10 minut obok ciebie i nikt, co ja miałem się cię wystraszyć. To 10 minut czy 2 minuty? No właśnie nie, stałem chyba 10 różnica. Minut pogadając z koleżankami. Tak samo jak się kurwa z matematyką gubisz, tak samo tu się gubisz, kurwa. Nie, absolutnie. Jak kurwa, absolutnie. Normalnie, kurwa, stałem 2 metry od ciebie, kurwa, stałem, gdzie się śmiałem. I myślisz, że ten mój kolega, to jest mój przyjaciel, myślisz, że on by stanął po środku? Co ty pierdolisz za farmazony, chłopie? Tak mi dobrze wiem, co on ci powiedział. No dobrze. Ty pierdoliłeś ze strachu, kurwa. No powiesz, że jakbym cię zobaczył, to będziesz w pysk. Jedynie po policję dzwonić, tylko i wyłącznie to. No absolutnie nigdy bym nie zadzwonił na policję. A nie powiedziałem, że mógłbyś jedynie co zadzwonić po policję. No to nie, absolutnie. Bo tak by nikt ci nie pomógł. Nie. Dobrze, Denis, to wróćmy na chwileczkę do tego tematu inwektyw. Nazwałeś swojego przeciwnika w wywiadzie dla MMA.pl Menelem i przygłupem. Czyli ty nie uważasz go za prawdziwego sportowca,
No i pytanie, na gdzie ile... tu są moderatorzy? Banujcie tych typów, siebie? Co spamują, czy jesteś kolesiem, kurwa, który lubi się bić, czy jednak... Jakimś leksiem, kurwa, jakimś innym gównem. Za sportowca uważałem się do 18 roku życia, jak trenowałem dzień w dzień. Później troszeczkę zmieniło się moje życie. Nie uważam się za sportowca, ale można powiedzieć, że trenuję. Okej, okay, a jak oceniasz, już abstrahując od tego, czy uważasz Alana za sportowca, czy za frika, jak... A, zajebiście. Jakby co to oceniasz jego poziom w sportach walki? Czy szanujesz jego umiejętności, jego skill? Tak, jego umiejętności szanuję. Szanuję jego technikę, szanuję, bo miał bardzo dobre walki, tego mu nie można jmować, ale nie szanuję go jako człowieka, bo jest kurwa, bo nie ma szacunku do ludzi. Dlatego w klatce dam mu kurwa lekcję pokory. Chciałbym bardzo zrobić to tutaj teraz. No, ale... to wam powiem, że planowaliśmy, no, żeby dzisiaj face to face'a miał Czubs i Edzio, ale zrobimy face to face'a Denis Alan. Coś komuś jebnie, teraz moim zdaniem. Denis, pytanie do ciebie. Ja za nikogo bym życia w internecie nie zarzuca ci, że do walki wyzywasz tylko mniejszych od siebie. Bo tylko Kwieciński, taki ma szansę. A kto nie zostawił lajka, ten jest kutas. Jak się do tego odniesiesz? W każdym wywiadzie mówię, że się chce być z najlepszymi i z najmocniejszymi. Szef federacji IFM Show, która niestety już rozwiązała się, dzwonił do każdego, no prawie każdego ciężkiego zawodnika w Polsce, czy to zawodowy bokser, czy to zawodowy MMA. Nikt nie chciał ze mną podjąć walki w małym ringu 3x3. Nikt. Nikt nie był kurwa taki mocny, żeby wyjść. Więc co oni pierdolą za głupoty? Okej, okay. Alan, jeszcze zaznaczę, że... jak czujesz się, bo tak rozglądasz się troszkę, czy słuchasz tutaj tych zapewnień przeciwnika, no bo on też mówił, on zapowiadał, jeśli dobrze kojarzę, zapowiadał najszybszy knockout na tej gali. No to dobrze, no to mówię, klatka nie jest duża, nawet nie będzie gdzie spierdzielać, jeżeli drzwi się zamkną, nie będzie gdzie spierdzielać, tak jak mówię, ja na pewno podejmę walkę, mamy game plan z trenerami to ułożony, tak więc mówię, na pewno nie będzie to w game planie ucieczka, nie będzie też jakoś mocnej, twardej wymiany, bo pewnie, któreś z nas by w tym przypadku może być tak, że wyrwę, ale na pewno nie będę się bał walki. Już dla mnie to jest, niektórzy mi do mnie pisze, dużo osób do mnie pisze, że naprawdę szacunek, Alan, kurwa, że wychodzisz do takiego zawodnika i masz to jaja, bo mam prawda, kurwa jaja, bo się go nie boję. Jakbyś miał jaja, byś wyszedł w piątkówkach. Jak widzisz, co się działo na fejmie, kurwa, że z zawodnikami z UFC wychodzili tylko i wyłącznie na duże rękawice, bo byli tak samo obstrani jak ty. Nie. Każdy amator stąd może wyjść na duże rękawice i przespać minutę, kurwa, z zawodowcem. Ale zobacz, ja wytrzymam 3 rundy pełne, zobaczysz. To zobaczymy, ile wytrzymasz. Dobrze, ekstra. W piątkówka to zapędzi 30 sekund z ręką na sercu. Tak. Jak zgodzisz się na ósemki, to nie wyjdzie to na powiedzie pierwszej rundy. Okay. No to możecie korzystać z oferty na u oficjalnego bookmachera. Dziękuję za 30 sekund. Obietnica ze strony. Ale myślę, że jakieś może dodatkowe punkty, bo nie, rzadko kiedy to obstawiam, ale tam są jakieś dodatkowe jeszcze możliwości do obstawiania. Ale myślę, że w tym przypadku no, jest to jednak 20 kilo, więc też powinieneś zrozumieć częściowo go, no, że nie chce wyskoczyć. Można obstawiać, na ile Denis spuchnie. Dlatego rozumiem, ale też są rękawice ósemki. Są też większe, tak? Zgadasz się na ósemki czy nie? Ósemki mają dziewczyny, wiesz, nie wiem, czy nam się tejpy zmieszczą. A zgadasz się na ósemki czy nie? Ósemki, mówię, mają dziewczyny. Dziewczyny mają ósemki. No to na jakie rękawice chce się bić? Tak jak jest bok, gdzie dwunastki. O kurwa, chłopi, ja pierdolę, jaka to jesteś ciota, kurwa, ty. Ty się za zobacz, że ta ciota ci najebie, kurwa. Kurwa, żeby ja cię za to najebał tutaj. Let's do this. Okay. Nie, no pokazujesz, że jesteś mięczakiem i tyle, kurwa. Taki z ciebie zawodowiec. Dobra, robimy tą walkę normalnie na duże rękawice w K1, a potem, żebyś był satysfakcjonowany, robimy walkę w MMA. Ale i co, dwie walki na jednej gali? Ale po to on ci dwa razy zbijać, gościu. No to zobaczymy. Drugą walkę robimy w MMA. Ale po to ci druga walka? Na chuj. Bo właśnie część mówił, że sobie wziął tą walkę w K1, całą część w MMA. Ale wolę... Bijemy się na twoich warunkach, bijemy się w K1. Zgódź się na te ósemki, kurwa, ja pierdolę. Będziemy się na dwunastki bić, gdzie kurwa tak jak było ręki nie włożysz przed podwójną gardę. Za chwileczkę będziecie mogli sobie to wyjaśnić. Jeżeli masz takie pierdolnięcie, tak jak mówisz, no to powinieneś, kurwa, przez moją podwójną gardę nawet przeniknąć, tak? Więc zobaczymy, czy masz takie jebnięcie. Dobrze, że są nogi gołe, kurwa, oj, jeszcze, kurwa, całe szczęście. Za chwileczkę będziecie mogli... Nie, nogi. Nie bocian, masz takiej bocian, siły. Bocian, zobaczymy. Jest propozycja, to jest szalona propozycja, ale myślę, że Malik ją zaakceptuje. Do czwartej rundy walczycie tak, jak było planowane, a dalej w małym. To ile rund się bije? Jeśli wytrzyma z tobą, to będziesz miał swoją. Ale to 4 rundy będą maszani mieli? 4 rundy, normalnie, zgodnie z planem. Ile oni możemy się umówić, że jedna runda w dwunastkach,
później w ósemkach, później w piątkówkach. O. Jezus Maria. Tak to chwilę. A na koniec wyjdzie Kaja i zaśpiewa Kumbaya, ja Milo. W tym przypadku jestem, rozumiem w 100% Alana. No, ta waga 20 kilo to jest... To prawda jest, on ma rację, ale w tym kwestię. Chcę się sprawdzić na pewno też. A to sprawdzę się jak prawdziwy mężczyźni, kurwa. Nie, ja właśnie chciałbym się sprawdzić. Słuchaj, ale jeszcze się nie biłem z takim dużym klocem. Ja osobiście czekam na tą walkę i będę na pewno... Może o to chodzi, że ja go chciałem rozjebać przed. Ja się zgodziłem na tą walkę tylko i wyłącznie na piąstówki, albo chuj, te mogą być ósemki. Tylko i wyłącznie się zgodzimy na tą walkę. Bo ja bym go rozjebał już dawno wcześniej. Moderator kosztuje 200 zł. Każdy może sobie go kupić. Ale to nie o to chodzi. I myślę, chcecie ośmieszyć publicznie, więc wyjdę na piątkówki. No będziesz miał okazję, mówię piątego. Myślę, że to jest bardzo cenne, bo widzisz, bo Alan chce się po prostu sprawdzić w walce z przeciwnikiem, który no może być mocniejszy, a ty chcesz po prostu zrobić mu krzywdę. Więc jakby kwestia motywacji. Za kulisową może dogadamy, może zwiększymy stawki. I może z tych dwunastek przejdziemy na ósemki, ale to no. Za kulisowo spróbujemy dogadać. Marek się musi szefa zapytać.